Cześć, jestem Przemek, specjalista utrzymania ruchu w Greencell. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda produkcja baterii. W naszej fabryce używamy dwóch rodzajów ogniw, 2600 mAh i 2900 mAh. Z ogniw tych budujemy tak zwany pakiet, który po zgrzaniu stanowi serce baterii. Każdy z pakietów składa się ze ściśle wyselekcjonowanych ogniw. Do selekcji ogniw służy ta oto sortownica, która rozdziela ogniwa pod kątem zbliżonej rezystancji i napięcia. Dzięki temu zabiegowi zostaje zwiększona wydajność i żywotność baterii. Po odpowiednim ułożeniu ogniw następuje proces zgrzewania polegający na połączeniu ogniw za pomocą blaszek niklowych. W ten sposób uzyskujemy pakiet o odpowiednim dla danego modelu baterii napięciu i pojemności. Tak odpowiednio złożony pakiet wraz z blaszkami niklowymi zostaje zamknięty w kasecie. Następnie kaseta wraz z pakietem trafia do maszyny zgrzewającej. Zgrzany pakiet trafia na linię produkcyjną. Zapraszam. Cześć, jestem Agata Czuba. Jestem liderem na linii produkcyjnej. Tutaj mamy przygotowaną już baterię, odpowiednie przewody, zamontowany BMS razem z wiązką. Trafia później ta bateria do obudowy. Tutaj mamy zamontowaną baterię już do obudowy, gdzie jest montowany do stacyjki i do rozładowania, gdzie będzie później montowane to już w rowerze. Tak przygotowaną baterię podpisujemy odpowiednią kartą produkcji, gdzie dostaje odpowiednią etykietę. Podbijamy się swoją przypisaną pieczątką, że to jest dana bateria zrobiona przez daną osobę. Taka bateria trafia na testy. Tak przygotowana bateria z testów przychodzi na etap silikonowania i skręcania, gdzie będzie pakowana w kolejnym etapie. Tutaj widać już gotowe baterie. Każdy element produkcji wymaga od nas dużej dokładności i precyzji.